Cześć, witajcie w następnym odcinku. Dziś przenosimy się do bardzo wyjątkowych czasów. Niecałe 100 lat temu żył tutaj bardzo bogaty ród, a bez niego losy Górnego Śląska wyglądałyby na pewno zupełnie inaczej. Bardzo przykre jest to, że tak znakomity ród, który był za swojego czasu znany w całej Europie, został tak szybko zapomniany. Na szczęście teraz powoli wraca o nich pamięć. Zapraszamy Was do podążenia z nami śladem historii rodu księżęcego Henkel von Donnersmarck i odwiedzeniu paru miejsc, w których pamięć po nich przetrwała. Księcia Guida von Donnersmarcka zaliczano do najbogatszych ludzi ówczesnych Niemiec. Na początku XX wieku płacił podatek od drugiego, największego majątku Niemiec, ocenianego w 1908 roku na 177, a w 1913 roku na 254 miliony marek. Przed I wojną światową z tej fortuny uzyskał dochód ponad 13 milionów rocznie. Był liderem wśród najbogatszych magnatów w prowincji śląskiej. Cała rodzina Henkel von Donnersmarck była trzecią najbogatszą w cesarstwie niemieckim. Majątek księcia i jego hrabiowskich kuzynów łącznie szacowano na 360 milionów cesarskich marek. Według niemieckiego banku federalnego cesarska marka przed 1914 rokiem miała wartość współczesnych nieco ponad 5 euro. Nominalnie przeliczając więc wartość całej fortuny Henkel von Donnersmarcków wyniosłaby prawie 2 miliardy euro. Fragment artykułu autorstwa doktora Arkadiusza Kuzio-Podruckiego z książki Powrót księcia wokół portretu Guida Henkel von Donnersmarcka. Lecimy? Dzień dobry, nazywam się Skoczulas Leszek. Jestem miłośnikiem lokalnej historii. Zajmuję się również popularyzacją historii lokalnej, w tym historii rodu von Donnersmarcków. Chciałem Państwu nakreślić historię tego miejsca przez pryzmat Donnersmarcków, którzy mieli niebagatelną historię. Otóż zaczęło się od wojny Austriaków z Turkami, gdzie cesarz austriacki Rudolf II potrzebował znaczne sumy na tejże wojnę. Zapożyczył się więc u Donnersmarcków, którzy na tamten czas przebywali jeszcze na Spiszu. Wojna austriacko-turecka trwała w latach 1593-1606. Wtedy głównym przedstawicielem rodu Donnersmarcków był Łazarz I Starszy. Swoje interesy ze skarbcem cesarskim zaczął w 1591 roku. Jako jeden z nielicznych mógł we Wiedniu dysponować dużymi sumami. Z kwoty 3,5 miliona guldenów zebranych w cesarstwie w latach 1595-1600 na wojnę z Turkami, sam Łazarz wyłożył kwotę 1 miliona. Jeśli Państwo byliście kiedyś na Spiszu, kojarzycie może taką miejscowość, przepiękna zresztą, Lewocza, obok tejże miejscowości leży małe miasteczko Spiski Twertek, właśnie w języku niemieckim w dowolnym tłumaczeniu znaczy tyle co Donnersmarck. Najstarsze wzmianki o rodzie pochodzą z 378 roku. 1 sierpnia 1417 roku na soborze w Konstancji Zygmunt Luksemburski, elektor brandeburski, król węgierski, niemiecki, włoski, czeski, książę Luksemburga oraz cesarz rzymski
uznał za szlachetnie urodzonych trzech braci – Piotra, Jakuba i Mikołaja de Quintoforo, co po łacinie oznacza Donesmark. Z Lewoczą Donesmarkowie mają też jedną ciekawą historię. Prawnuk Piotra jest sławną postacią w Lewoczy. Swoją karierę związał ze stanem duchownym i zdobywał nauki we wielu ówczesnych znanych uniwersytetach, między innymi we Wiedniu i Krakowie. W 1513 roku został proboszczem w Lewoczy, gdzie był bardzo poważany. Miał nawet okazję razem z lewockim rycerzem, takim jakby burmistrzem, gratulować 11-letniemu Ludwikowi II Jagiellończykowi objęcia tronu. Bardzo mocno angażował się w życie swojej parafii. Ufundował on dzieła, które dziś są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Autorem drewnianych ołtarzy jest mistrz Paweł, najprawdopodobniej uczeń samego Vita Stwosza. Główny ołtarz jest pod wezwaniem świętego Jakuba. Jest on jednym z najważniejszych i najwyższych na świecie ołtarzy drewnianych. Ma on ponad 18 metrów wysokości. Jan II Henkel zamówił u mistrza Pawła również wykonanie bocznego ołtarza pod wezwaniem świętych Janów. W ołtarzu znajdują się figurki pięciu postaci: Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty, Jana Jałmużnika, Jana Złotoustego oraz Jana Gersona, który nie jest świętym, ale prawdopodobnie bardzo imponował naszemu Donesmarkowi. Dlatego też umieścił jego figurę w ołtarzu. Do wojny 30-letniej Donesmarkowie zajmowali się przeróżnymi zawodami, byli bankierami, ale też zajmowali się hodowlą owiec i to przysporzyło im duże pieniądze. No ale jak wspomniałem, wszystko co dobre szybko się kończy. Cesarz Habsburg został ich dłużnikiem i zastaw użyczonych pieniędzy otrzymali ziemię bytomską ze stolicą w Tarnowskich Górach i bogumińską ze stolicą w czeskim Bogominie. Cesarz nie mógł pożyczonych sum zwrócić Henklowi. W zamian postanowił mu nadać szereg przywilejów. W 1607 roku Rudolf II wydał list majestatyczny, w którym stwierdzał, iż Łazarz I starszy, jego synowie i ich potomkowie, gdziekolwiek będą mieszkać na terenie ziem będących we władaniu Habsburgów, mają następujące przywileje: immunitet sądowy oraz władzę sądową nad swymi poddanymi, włącznie z karą śmierci. Immunitet podatkowy. Zarówno w krajach dziedzicznych, jak i innych państwach cesarstwa zwolnieni są ze wszelkich opłat, podatków i innych ciężarów miejskich. Mogli również swobodnie handlować winem i piwem. Początkowo był to zastaw. Było jednak pewne, że cesarz nie odda tych pieniędzy, no bo kto mało oddaje, zwłaszcza takie sumy. Po pewnym czasie, w 1670 roku, ziemia tarnogórska przechodzi we własność dziedziczną Donesmarków. Dokładnie Donesmarkowie przybywają do Tarnowskich Gór w 1629 roku jako główną siedzibę obierają w sobie stary zamek, którego zresztą też nie ma, przy drodze z Tarnowskich Gór do Siewierza był zlokalizowany. Przebudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim. Początkowo dochód Donesmarków opierał się na opłatach miejskich, na cłach, na rozległych dobrach leśnych i to było ich głównym źródłem dochodu. Ród Donesmarków rozdzielił się na dwie linie. Z racji tego, że mieliśmy już unormowaną sytuację religijną w Europie, powstała linia
tarnogórsko-świerklanicka o wyznaniu protestanckim i linia bytomsko-siemianowicka katolicka. Pozostałością po linii siemianowicko-bytomskiej jest pałac w Nakle. Zasobność majątkowa tychże dwóch linii sprawiła, że z każdym wiekiem wspinali się na szczeble kariery. Do momentu, kiedy na świat w 1830 roku przychodzi niejaki Guido von Donnersmarck. Najznamienitszym przedstawicielem rodu von Donnersmarcków był Guido, który w wieku 18 lat odziedziczył swój majątek po ojcu Karolu Łazarzu. Niestety ten majątek w momencie dziedziczenia był zadłużony, co w tamtym czasie młodzi chłopcy o takim pochodzeniu robili. No, wyjeżdżali się zabawić. Takim miejscem był Paryż. Przebywając w Paryżu poznał 10 lat starszą od siebie Markizę de Paiva, która wzbudzała zachwyt w każdym zakątku Europy. 7 maja 1819 roku na świat przyszła Esther Pauline Blanche Lachmann, córka Martina Lachmann i Anne Amil Klein. Jej rodzice byli Polakami o żydowskich korzeniach. Urodziła się w Moskwie i tam również spędziła dzieciństwo. W 1836 roku wyszła za mąż za chorego na gruźlicę François Jessanta Antoine Villouana. Rok później urodziła syna, któremu dano na imię Antoine. Po jakimś czasie wyruszyła do Paryża. Jedne źródła podają, iż porzuciła swojego męża i synka. Inne zaś podają, że zabrała Antoine'a ze sobą i że bardzo o niego dbała. Czasem niemal głodując, byleby jemu starczyło. Jej syn niestety zmarł w 1862 roku. Była ona obdarzona nieomal egzotyczną urodą, więc Esther szybko zwróciła na siebie uwagę na salonach. Po François Villouanie była z paroma innymi mężczyznami. Jednak największą i najbardziej znaczącą miłość życia La Paiva znalazła później. Tego dżentelmena poznała prawdopodobnie około roku 1854 na przyjęciu wydanym przez konsula pruskiego w Paryżu. Młody hrabia Guido Henkel von Donnersmarck widywał już wcześniej markizę w wielu miejscach, poczynając od roku 1852, między innymi w Paryżu, Londynie, Berlinie, a nawet w Konstantynopolu. Przez pewien czas się spotykali, a hrabia stał się jednym z przyjaciół domu. Po jakimś czasie, kiedy jej wcześniejszy mąż, markiz de Paiva, zastrzelił się w 1870 roku, mogła wtedy poślubić hrabiego Henkel von Donnersmarcka. La Paiva miała bardzo silne związki z artystycznym światem Paryża XIX wieku. Stanowiła inspirację dla malarzy, literatów i muzyków. Doczekała się wielu publikacji na swój temat. Książek, filmów, artykułów prasowych. W 1857 roku hrabia zakupił dla niej piękny pałac w Pontchartrach, znanego jako rezydencja Madame de la Valliere. Jest to jedno z najwspanialszych posiadłości we Francji i jeden z największych domów. Ponadto wybudował dla niej ekskluzywny dom, prawie równający się pałacowi, na Polach Elizejskich, znanych obecnie jako Hotel de la Paiva. Na pierwszym piętrze znajdowały się prywatne apartamenty markizy. Między innymi luksusowa łazienka w stylu mauretańskim, wyłożona ceramiką z delf i agatem, w której stała wanna z posrebrzanego brązu. Z tym całym przepychem i bogactwem, ciekawym faktem jest, iż nasza bohaterka miała też dużą słabość do klejnotów. Co szokujące jest, że hrabia Guidon Henkel von Donnersmarck rocznie wydawał u francuskich jubilerów, Boucheron, około 100 tysięcy franków. W 1870 roku Guido wywiózł La Paiva do Świerklańca, bojąc się o jej życie. Niestety, wilgotny klimat Świerklańca nie służył Blance. Chorowała ona na reumatyzm, a to z kolei spowodowało kłopoty z sercem.
Zmarła jednak na skutek tragicznego wypadku w 1884 roku. Podczas konnej przejażdżki jej szal zaplątał się w gałęzie drzew i ją udusił. Została pochowana w rodzinnym mauzoleum Donesmarków w Wyświerklańcu. Z racji tego, że na dworze zrobiło się już cieplej, zapraszam Was na spacer. Opowiem Wam o pałacu, który tutaj kiedyś się znajdował. Wybudował go Guido dla Blanki de Paiva. Jednak zanim Wam o nim opowiem, musimy się przenieść do innego kraju, do Francji. Tak jak już wiemy, to właśnie tam Guido poznał Blankę. Z racji tego, że bardzo kochała ona salony paryskie oraz była znana w całej Francji, chciała tam pozostać. Guido wykupił dla niej piękny pałacyk na Polach Elizejskich, w którym zapewne przebywała podczas pobytu w Paryżu. Oprócz tego Guido zakupił także wspaniałą posiadłość Château de Pontchartrain, która wcześniej należała do ważnej rodziny na dworze we Francji. Niestety nadszedł czas wojny prusko-francuskiej, a ponieważ Guido był Niemcem, był niemile widziany we Francji. Musiał opuścić jej tereny i powrócić do swoich rodzinnych posiadłości. Markiza wybrała się z nim, lecz jak możemy się domyślać, nie było to dla niej łatwe opuścić piękne, bogate francuskie pałace i przenieść się do starego, murowanego zamku, zbudowanego prawdopodobnie jeszcze przez Piastów. Guido postanowił więc wybudować dla niej pałac, który będzie odwzorowaniem Château de Pontchartrain, w którym do tej pory mieszkała. Pałac w Świerklańcu zaprojektował sam nadworny budowniczy Napoleona III Hector Lefouel, który znany jest z przebudowy paryskiego Louvru. Sami widzicie, że nie był to byle jaki pałac. Można nawet powiedzieć, że Świerklaniec stał się małym Paryżem. Pałac był oparty na neorenesansowych wzorach francuskich w stylu Ludwika XIV, czyli w stylu Wersalu. Dlatego pałac został nazwany Małym Wersalem. Co się znajdowało w pałacu? W pałacu znajdowały się 34 duże sale oraz 6 luksusowych apartamentów. Wszystkie wyposażone w ekskluzywne łazienki z systemami ogrzewania i wentylacji. Co ciekawe, pałac miał także własną elektrownię. W XIX wieku był to jeden z większych luksusów. Dlaczego pałacu dziś nie ma? Posiadłość została podpalona w styczniu 1945 roku. Do dziś nie do końca jest jasne, kto się do tego przyczynił. Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że uczyniła to Armia Czerwona. Ruiny ostatecznie zostały rozebrane w czasach PRL-u, w latach 1954-1957. Pozostałe ruiny zarówno pałacu, jak i zamku można było oglądać do roku 1962 na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach zostały wysadzone przez górników kopalni Andaluzja. Zostało to uczynione bez wiedzy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach. Co więc przetrwało do dziś? Do dzisiaj ocalały baseny, tarasy, fontanny, brama główna, która znajduje się w Sowchorzowie, parę zabudowań pałacowych, takich jak folwark czy zabudowania ogrodowe, kościół wraz z rodzinnym grobowcem oraz pałac kawalera, który został wybudowany w 1906 roku dla samego cesarza Wilhelma II, który często przybywał w Świerklańcu u Donesmarków. Rzeźby oraz główna fontanna, które powstały w parku, są autorstwa Emanuela Fremieta. Innymi jego dziełami są na przykład Dziewica Orlańska, znajdująca się na Placu Piramid w Paryżu. Co ciekawe, u wejścia kanału Sueskiego stał kiedyś kolosalny posąg jego autorstwa. Przedstawiał on budowniczego kanału. Wracając do Świerklańca. Co przedstawiają fontanny? Są to wyobrażenia walk zwierząt. Konia z lwicą, jelenia z niedźwiedziem, strusia z wężem oraz pelikana z rybą. Fontanna centralna przedstawia 3 nimfy potrzebujące astrolabium. Pałac Świerklaniecki nie był jedyną siedzibą rodową rodu Donesmarków. Warto by wspomnieć o pałacu w Repcach, który jak Świerklańców spotkał ten sam los, został po wojnie wyburzony. Pałac w Reptach został wybudowany
dla młodszego syna Guido Krafta na terenie dzisiejszego GCR-u. Z tym wiąże się również kompleks zamkowy Pałacu Wrochema, który został też zakopiony na potrzeby dóbr rodowych. Aktualnie znajdujemy się w Muzeum w Tarnowskich Górach. Nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Przyszliśmy tu z powodu pewnego obrazu, o którym zaraz porozmawiamy ze specjalnym gościem. Nazywam się Marek Panuś, jestem historykiem i pracuję tutaj, czyli w Muzeum w Tarnowskich Górach już od pięciu lat. Zajmuję się między innymi sprawami związanymi z edukacją, promocją, ale też przez zainteresowania, przez wykształcenie. No, zajmuję się historią regionalną, szczególnie historią Tarnowskich Gór. Chciałam Cię dzisiaj podpytać szczególnie o obraz, który od niedawna znajduje się w zbiorach muzeum. Możesz nam powiedzieć, kto go namalował, kogo przedstawia oraz gdzie się pierwotnie też znajdował? No, to jest jeden z naszych takich ostatnich nabytków, którym, można powiedzieć, cały czas się chwalimy, mimo że troszkę już minęło czasu, bo to był 2019 rok. I to jest obraz namalowany przez Franza von Lenbacha w 1896 roku, a przedstawia Guida Henkel von Donnersmarcka, hrabiego, później księcia, wielką postać związaną z historią, no w zasadzie nie tylko nawet Górnego Śląska, ale przecież Europy. Franz von Lenbach to był taki niemiecki portrecista, bardzo uznany malarz, mimo że sztuka w tym czasie, w końcu XIX wieku już przecież rozwijała się w troszkę inne strony niż takie malarstwo akademickie, jemu udało się utrzymać tak jakby ten styl i cieszył się sporym powodzeniem, a szczególnie znany jest z portretów. Portretów, które zamawiali u niego naprawdę wielcy tego świata, wiele znanych osobistości ze świata kultury, polityki. No i nic dziwnego, że Guido Henkel von Donnersmarck, który był najbogatszym przecież magnatem przemysłowym na Śląsku, jednym z najbogatszych w całych Niemczech, no też zdecydował się na taki wizerunek. No i najpierw powstała sesja fotograficzna, zresztą zachowały się ujęcia z tego spotkania, a później powstało kilka portretów i jeden mamy w Tarnowskich Górach. A ten obraz najpewniej wisiał w Reptach. W Reptach, gdzie Donnersmarckowie mieli swój drugi, ten górnośląski pałac. Mówimy o tej linii tarnogórsko-świerklanieckiej. Dzisiaj pałacu nie ma, obraz też zniknął w pewnym czasie z tamtego miejsca. Mamy zdjęcie, które pokazuje, że wisiał nad biurkiem w gabinecie właśnie Guida Henkel von Donnersmarcka. Trudno powiedzieć, co się z nim później stało. On pewnie podzielił los wielu innych pamiątek, przechodził z rąk do rąk, aż w końcu wylądował w Warszawie. A w jaki sposób trafił on do muzeum? Bo to też z pewnością jest bardzo ciekawa historia. Ciekawa i taka emocjonująca, szczególnie dla nas muzealników, bo to było dość wyjątkowe wydarzenie. No pamiętajmy, że jesteśmy małą instytucją nastawioną bardziej na takie nabywanie obiektów tutaj ze zbiorów mieszkańców, tak, którzy nam albo sprzedają, albo przekazują w darze pamiątki związane często z jakimiś takimi osobistymi historiami. Natomiast tych obiektów związanych z dawną szlachtą no, nie jest zbyt wiele. I to nie tylko jest przypadek naszego muzeum. Ale no, pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że ten obraz jest wystawiony na aukcji w warszawskiej DES-ie i no, zapragnęliśmy go mieć w swoich zbiorach. Z jednej strony świetny malarz, z drugiej strony postać, która no, co prawda raczej budziła niż budzi jakieś kontrowersje. Dzisiaj wszyscy podchodzimy do tej historii już chyba tak ze zdrowym rozsądkiem. Więc te dwie rzeczy, właśnie dobre malarstwo, postać związana z regionem, sprawiły, że no, bardzo chcieliśmy, żeby ten obraz tutaj
tutaj był i tak się stało. Na szczęście udało nam się zgłosić swój udział odpowiednio wcześnie. Muzea też cieszą się tak zwanym prawem pierwokupu, czyli nie uczestniczą w aukcji w tym sensie, że podbijają cenę obiektu, natomiast mogą nabyć to dzieło po wylicytowanej przez zainteresowane osoby kwocie. I tak też się stało w tym przypadku. Było to w zasięgu naszych możliwości, zresztą tutaj było duże wsparcie ze strony miasta, powiatu, stowarzyszeń. Tu wszyscy chcieli, żeby ten obraz tutaj trafił. Tak się koniec końców stało. Zaprosiliśmy na odsłonięcie tego obrazu potomka portretowanego, czyli dzisiejszego księcia z rodu Henkel von Donnersmarck z tej linii tarnogórsko-świerklanieckiej, księcia Guidotto Henkel von Donnersmarcka. No i podczas tego kilkudniowego pobytu, oprócz oczywiście tych uroczystych wydarzeń związanych z prezentacją obrazu, zagwarantował nam, że dostaniemy przelew i obraz mamy traktować jako prezent od niego, bo on sam był zainteresowany zakupem tego dzieła, ale powiedział wtedy takie bardzo symboliczne słowa, że pradziadek wolałby zostać na Górnym Śląsku. Oni się mieszkają w Bawarii, zresztą mają tam dzieła też Lenbacha, więc to też nie jest tak, że rodzina nie dysponuje pamiątkami. Zresztą jesteśmy w kontakcie, wiemy już nieco więcej właśnie o kolekcji rodzinnej. Też udało nam się w ostatnim czasie wydać w końcu tą publikację, gdzie opisujemy obraz, gdzie opisujemy miejsce, postać artysty i szereg wątków związanych z Donnersmarckami. No i właśnie w toku tych badań też kontaktowaliśmy się z rodziną i jest to teraz taki bardzo dobry kontakt. Publikacja jest do nabycia u nas w Muzeum w Tarnowskich Górach. Nakład jest limitowany, można powiedzieć, więc trzeba się spieszyć. Nie, naprawdę zachęcam, bo jest to publikacja, nad którą długo pracowaliśmy, gdzie jest dużo takich też odkrywczych rzeczy. A czy to jest jedyna pamiątka, którą mamy w muzeum po Donnersmarckach? Nie, no oczywiście, że nie. Mamy tutaj nawet na wystawie stałej kilka pamiątek. One są skromne, jeśli sobie pomyślimy, że Pałac w Świerklańcu czy te inne to były rezydencje naprawdę takie, no niektórzy twierdzą, że jedne z najlepszych w Europie, jeśli chodzi przecież o twórców, architektów, o osoby, które zajmowały się wyposażeniem wnętrz, czy właśnie dzieła, które tam wisiały, to naprawdę były miejsca, które gdyby przetrwały, to byłyby muzeami, gdzie stałyby kolejki. Więc ta nasza kolekcja wygląda dość skromnie w porównaniu do tego. To ja zawsze używam takiego porównania, że ta opowieść nigdy nie będzie brzmiała przekonująco, bo nie mając tak jakby tych namacalnych dowodów, to się wydaje dziwne, że tutaj parę kilometrów od Tarnowskich Gór mieszkał milioner, który mógł sobie pozwolić na wszystko, który wpływał na losy polityczne Europy, a jednak tak było. Jesteśmy otwarci na to, żeby tą kolekcję powiększać. Czyli jest taka możliwość, że gdzieś po domach gdzieś mogą się jeszcze ukrywać miejsca, tak? No tak, no wiemy o tym, że przecież te obiekty gdzieś tu zostały, nie wszystko rodzina zabrała ze sobą, część pewnie spłonęło, zostało zniszczone. Natomiast niektórzy do dzisiaj traktują to jako jeszcze jakąś taką pamiątkę. Często to są przecież rodziny, które w jakiś sposób były związane z Donnersmarckami na zasadzie, że to był ktoś tam ze służby, pracujący w ogrodnictwie. Więc często to są też takie obiekty, które te osoby dostały w prezencie. Chociaż większość no to pewnie są obiekty, które tutaj ciężko to trochę oceniać, bo myślę, że to też jest problem, z którym borykają się te osoby, no bo wyszłoby, że przywłaszczyli te rzeczy, ale spójrzmy na to w ten sposób, że dzięki nim one przetrwały. I dzisiaj chyba wiemy, jakie przecież to były okoliczności, nikogo nie będziemy za to karać, wręcz przeciwnie. W pewnym sensie to też tacy prywatni muzealnicy.